Dmitrij Miedwiediew, a więc wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i przypominam niedawny prezydent, a nawet premier Federacji Rosyjskiej, poradził premierowi Japonii, Fumio Kishidzie, aby ten popełnił seppuku, a więc rytualne japońskie samobójstwo. Wystąpienie Miedwiediewa było odpowiedzią na wspólne oświadczenie Kishidy i prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z piątku. Obydwaj politycy zgodnie ogłosili, że jakiekolwiek użycie przez Rosję broni jądrowej na terytorium Ukrainy będzie stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości i nie będzie w żaden sposób usprawiedliwione. Chwilę później Kishida zauważył, że majowe spotkanie G7 w Hiroshimie powinno wykazać silną wolę zachowania międzynarodowego porządku i sprawiedliwości po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi na to Miedwiediew zarzucił premierowi Japonii haniebną służalczość wobec Stanów Zjednoczonych, bo zamiast domagać się od USA skruchy za wydarzenia z II wojny światowej, japoński premier po prostu służy Amerykanom. Zdaniem byłego prezydenta Rosji oświadczenia nuklearne Kishidy świadczą o paranoi wobec Rosji i zdradzają pamięć o setkach tysięcy Japończyków, którzy spłonęli w nuklearnym ogniu Hiroshimy i Nagasaki. Miedwiediew, nie przebierając w słowach, dodał, że taki wstyd może zmyć tylko seppuku na posiedzeniu japońskiego rządu. Kishida nie skomentował oświadczeń rosyjskiego polityka i bardzo podobnie zrobili towarzyszący mu japońscy urzędnicy. Pomimo bardzo ostrych słów Miedwiediewa, osoba decyzyjna w Federacji Rosyjskiej, a więc prezydent Władimir Putin, poinformował, że zagrożenie wojną nuklearną wzrosło, ale że Rosja jego zdaniem nie oszalała i postrzega swój arsenał wyłącznie jako środek odstraszający. Parafrazując jego słowa, warto jednak zadać pytanie, jeśli Rosja nie oszalała, to co takiego można powiedzieć o jej przywódcach? Tak jak zawsze zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.